Mamy Ford pierwszy Warszawa. Oczywiście też pod ziemią. Podobno specjalnie. Ja się później nie będzie, on już jest pięknie odremontowany. Idziemy sobie gdzie indziej, bo tam ktoś leci. No tu lepszego chyba już nie ma. No i taki piękny Ford, który wygląda jak odkopany. Ale nie, to chodziło o to, żeby była taka fosa, żeby nie można było się do niej łatwo dostać. To się spadało. Ale zobaczcie, to wygląda troszeczkę tak, żeby ze środka też nie dało się uciec. Taka twierdza obustronna. Łatwiej do niej wejść, niż wyjść. Ciekawe, co? Kiedyś ktoś mi na to zwrócił uwagę, ja do tej pory też na to patrzę. Tu na przykład wskoczycie w dół, prawda? Ale nie wyjdziecie. Nie tak łatwo. Ciekawe, co to jest. Ale powiem wam, że w okolicy Warszawy, to znaczy w obrębie obecnych granic, jest mnóstwo takich dziwnych rzeczy. Tu zasłonięte, tam zakopane, tu coś z pod ziemi wychodzi, tam coś z pod ziemi wyłazi. To prawdopodobnie jest coś związanego z kanalizacją, czyli znowu z naszym podziemnym miastem. Co konkretnie nie wiem, bo jest po prostu zasłonięte dyskami. Myślę, że ma coś wspólnego z tamtym budynkiem, ale udaje, że nie istnieje. Nie ma mnie. O, tu powinna być taka tabliczka. Nie ma mnie. Zwiedzamy stare piwnice. Powiedzmy na Mazowszu. Tutaj mamy ceglaną podłogę, ale cegłą już mamy klepisko. To są okna przebite. Kiedyś tu okien nie było. Były tylko takie stare. O. Wygląda trochę jak podziemny fort, prawda? No właśnie, a to są piwnice. Dworskie. Dwór był wielokrotnie remontowany, więc... Są tu jest położone cegła. Ale kiedy była ta cegła położona, to nie wiem, myślę, że w XIX wieku albo na początku XX. No, wygląda na dosyć młodą, to nie jest taka bardzo stara. Widać, że murowano niedbale. Spoiny też są dosyć nowe. To się wszystko rozpada od wilgoci. Nie wiadomo, jak to jeszcze długo postoi. No i tutaj mamy... Tutaj jest... Ziemia. Ziemia jest. I piaseczek. Czyli nie ma gliny. Ale jest ziemia i ciekawe, co tam pod spodem jest. Ten budynek jest dosyć niski, o 2 metry ma tutaj. W sumie taka typowa piwniczna. O, tutaj też cegły, ale... O, strop jest drewniany. Mało widać, ale strop jest drewniany, czyli bardzo porządnie murowali ściany, ale już stropów nowych nie umiem. Ja tutaj chyba była klatka schodowa. O, tu jest wejście do parter.
No, parter, widzicie, jest wycofany, czyli tak jakby został zbudowany na starszej piwnicy. To jest częste, że na przykład dwór się palił, bo był z drewna i zostawały tylko murowane piwnice i budowało się go od nowa. No tu znowu jest takie poszerzenie ściany. Widzicie, tu jest zwężenie. Możliwe, że to jest jakiś komin. O. To jest chyba nowa. Tak, o. A tu mamy klatkę schodową. Zobaczcie, tu jest wszędzie drewno. To jest bardzo takie... To się niedługo zawali. Będzie kłopot, żeby to zwiedzać, także... Także o. Tu chyba sada z kominka. O, czarna teczka.